uroczystości szkolnej poświęconej 98. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. To szczególny dzień dla każdego Polaka. Dzień, który na zawsze wpisał się w historię naszej ojczyzny. 11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli, odrodziło się państwo polskie. Cztery pokolenia Polaków walczyły o pamięć i narodową tożsamość, żyjąc pod zaborami. Przetrwali i zwyciężyli. Dziś, po 98 latach, chylimy czoła przed wszystkimi bohaterami tamtych wydarzeń. Cześć i chwała tym, co wywalczyli Polsce wolność. Pamiętamy, bo jak mówił Józef Piłsudski, naród, który traci pamięć, przestaje być narodem. Staje się jedynie zbiorem ludzi zamieszkujących dane terytorium. Niech dzisiejsze święto przypomina i skłania do refleksji, gdyż wolność nie jest dana raz na zawsze. O oficjalne rozpoczęcie uroczystości i powitanie dostojnych gości proszę dyrektora szkoły, pana Bogusława Marczuka. Józefa Cwenera, proboszcza tutejszej parafii. Witam pana Zbigniewa Raźnickiego, komendanta miejskiego Straży Pożarnej w Chełmie. Witam serdecznie panią wizytator Ewelik Matułę, która reprezentuje kuratorium Lubelski Oddział Zamiejscowy w Chełmie. Witam pana Marcina Artomonowa, wiceprezesa. Witam pana Eugeniusza Mazurka, prezesa Unii Rolniczej. Witam pana Grzegorza Południuka, przewodniczącego Rady Rodziców. Witam nauczycieli, którzy współpracują ze szkołą, przygotowując konkurs o Józefie Piłsudskim. Pana Stanisława Błaszczuka. Pana Ryszarda Bochy. Witam serdecznie zgromadzonych na tej sali nauczycieli, młodzież, pracowników administracji. Wspólnie współpracuję z panem Ryszardem Bochem.
byłem nauczycielem z tej szkoły. Razem od 15 lat organizujemy wspólnie z dyrektorem i właśnie z wymienionym przyjacielem, nie kolegą, przyjacielem, konkurs o Piłsudski. Najpierw było niewiele szkół, ale ten konkurs, który ja już prowadzę od 1989 roku, a to jest 27 lat, już 27 raz. Kiedyś był to konkurs dla szkół średnich, teraz jest dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zawsze uczestniczy kilkanaście szkół. Zwykle jest 60, a nawet 80 uczniów. Naprawdę cieszy się wielką popularnością. Nie tylko szkoda, że te dzieci tak mają doskonałą, naprawdę doskonałe wiadomości. Tylko tak mi szkoda, że czasem jakoś tak nie ma dla nich nagród. Także kiedyś jakoś tak apeluję, żeby może ktoś się poczuł no, w jakiś sposób do tego, żeby może te dzieci w jakiś wynagrodzić. Dyrektor robi co może, gmina dokłada też. No ale mimo wszystko czuję jakiś niedosyt za to, że te dzieci mają tak wspaniałe wiadomości, a są w jakiejś no, w miarę możliwości niekoniecznie tak wynagrodzone. Są to świątynie historii, których Polska posiada tak wiele.